Halo, halo, witam serdecznie w kolejnej zupełnie nowej serii, tym razem z nowej gry Songs of Conquest. Mówiąc w skrócie, jest to nowa gra strategiczna czasu turowego, wszystko wzorowane na grach z lat 90., przede wszystkim na serii Heroesów. W tym tytule znajdziecie jednak kilka całkiem ciekawych urozmaiceń, przede wszystkim w postaci zupełnie innej grafiki, czyli właśnie tego charakterystycznego pixel art. Więc to było w sumie na tyle z takich najważniejszych rzeczy wstępnych. Od razu może przejdźmy do omówienia samego menu. Więc proszę bardzo, macie bardzo zaawansowane opcje. Jak sami widzicie, od razu możemy wykorzystać język polski, więc dosłownie wspaniała sprawa. Oprócz tego możemy ustawiać grafikę na przeróżne sposoby. Ja osobiście gram na grafice bardzo wysokiej. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie w takiej grze pixel art, tak, gramy na RTX 3080, więc będzie to ewidentnie najlepsza grafika możliwa, jeżeli chodzi o ten tytuł. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie tryby, po pierwsze możemy zagrać właśnie w grę jednoosobową, czyli mamy po pierwsze kampanię, po drugie potyczkę. Jeżeli chodzi o te wszystkie potyczki, no to możemy po pierwsze wybrać mapę, jedną właśnie z tych map domyślnych. Jak sami widzicie, macie po prawej stronie opis tej całej mapy. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jej rozmiar, czyli właśnie ile mamy tych całych pól. No i oprócz tego właśnie ilość graczy, czyli najmniejsza z nich widzę, że znajduje się na 2 graczy. Natomiast trochę większe, nawet do 128 pól i do 6 graczy. Chociaż z tego co widziałem na stronie twórców, to powinny być także możliwości grania do 8 graczy jednocześnie, właśnie w różnych trybach multiplayer. Cieszę, że jeżeli chodzi o te standardowe, to nie widzę takiej możliwości. W każdym razie mamy prócz tego tryb wieloosobowy. Możemy dołączyć do różnych innych gier. I to z dosłownie bardzo licznych serwerów z tego co widzę. Już wszystko jest wspierane najwyraźniej. Więc to prezentuje się całkiem ciekawie. No ja osobiście wystartowałem tę całą produkcję jakoś, nie wiem, kilka minut po premierze, więc na stan obecny nie ma tego jakoś super wiele. Patrząc natomiast dalej, mamy jeszcze możliwość tworzenia własnych map, mamy właśnie ten cały edytor. No już możecie mniej więcej zobaczyć, jak prezentuje się ten cały styl graficzny. Czyli tak, możemy rysować sobie jakieś, powiedzmy, drzewka, tworzyć jakieś wspaniałe budowle. Jakieś grzyby na przykład, budynki artystyczne, więc nie wiem, jest tego jednak całkiem sporo. Lustrzane odbicia. Ja osobiście jeszcze nie jestem jakimś super wielkim znawcą, jeżeli chodzi o tą produkcję. Bo się wystartowałem to dosłownie kilka minut po premierze, więc nie wiem, na czym będzie jeszcze szczegółowo polegała ta cała rozgrywka. No ale tak, będę starał się mniej więcej to jeszcze przedstawić. Nie, przy okazji jeszcze ten soundtrack, kurde, jak to w ogóle brzmi znakomicie, dajcie spokój. Nie, muszę przyznać, że prezentuje się on naprawdę bardzo obiecująco. Dobra, w każdym razie wychodząc z tych całych opcji, wyjdź do menu głównego, jeszcze jest jedna opcja, czyli mapy społeczności. Więc jak sami widzicie, już twórcy, już gracze stworzyli przeróżne dodatkowe mapy, więc to jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa, że od razu gra dostaje takie właśnie szerokie wsparcie. Od razu mamy właśnie wszystkie serwery, przeróżne mapy, więc myślę, że tytuł może mieć naprawdę całkiem spory potencjał. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Dobra, więc to było na tyle w ramach wstępu. Ja osobiście nagram, nie wiem, jakąś przynajmniej krótką serię na kilka odcinków z tej kampanii do jednego gracza. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wybierz kampanię, czyli z tego co widzę, mamy dwie kampanie na samym wstępie. Pierwsza pieśń z Tołtratów. No jeszcze mamy druga pieśń z Popiołów. No wydaje mi się, że lepiej rozpocząć od tej pierwszej. Zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. I od razu mamy właśnie wstęp. Pierwsza misja, macie opis po prawej stronie. No co, chyba nie ma co więcej przedłużać. Ja osobiście nie będę tak czytał tych wszystkich rzeczy, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Dobra, czyli mamy naszego pierwszego bohatera i jak to się prezentuje, czyli runda pierwsza. Macie właśnie po prawej stronie w dolnym rogu. Więc zobaczmy. Gdzie mielibyśmy się udać? Szubienica? Że w tą stronę. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyznaczyć powiernikowi miejsce docelowe. Kliknij to miejsce ponownie prawym przyciskiem, by potwierdzić. Dobra, jasna sprawa. Więc od razu przechodzimy. Śmierć przychodzi po wszystkich, po niektórych trochę wcześniej, czyli otrzymaliśmy jakieś punkty doświadczenia. Natomiast jeżeli chodzi o kamień, ten stary kamień midowy wskazuje drogę, plus 2 ruchu się okazuje.
A jeżeli chcemy przesuwać tą całą mapę, to nie możemy tego robić myszką, tylko wsadem się okazuje. Całkiem ciekawa sprawa. Dobra, gdzie mielibyśmy się dalej dostać? Może jakoś w tą stronę, czy to już będzie poza ruchem? A, jeżeli klikniemy trzy razy się okazuje, to od razu będziemy się tak, nie wiem, teleportowali, przyspieszali ten cały ruch. Ciekawe. Zapity dowódca nosił barwy Stout Heartów oraz emblemat oddziałów rezerwowych z Wronowa. Ginąca ruda to jedno, ale powstanie przeciwko oddziałom Stout Heartów było znacznie poważniejszą sprawą. Zabity dowódca, no w zasadzie dostaliśmy tylko chyba informacje fabularne i więcej nie zrobimy. Nie mogę się dalej poruszać? Tak, to wymaga już kolejnej tury. No a przy okazji chyba na mapie mamy ten cały nasz cel. Udaje się do Krzemiennych Wzgórz nasza misja, no dobra. No dobra, czyli to było na tyle chyba. Mamy właśnie te wszystkie drzewka technologiczne, ale obecnie nie mamy tych całych budynków, więc nic z tym nie zrobimy. Więc koniec tury. I teraz porusza się gracz, czy na czym to wszystko polega? Znaczy przeciwnik. No nie ma żadnego chyba przeciwnika na razie. Albo przynajmniej nie jest widoczny, więc więcej nie zrobimy. Dobra, czyli zobaczmy dalej. No całkiem ciekawa kampania, trzeba przyznać. A, czyli to już by było na tyle. Więcej się po raz kolejny nie poruszymy. Dobra, czyli nowa tura. O, i mamy jakiegoś przeciwnika. Rezerwowy z Wronowa. Za co wyszli ranni żołnierze, którzy stanęli na baczność? To oddziały rezerwowe Cycylii z Wronowa, najwyraźniej świeżo po bitwie. Witaj pani, rezerwowy z Wronowa czekają na twoje rozkazy. Poruczniku, widzę, że walczyliście. Jak wygląda sytuacja w kopalniach? A czyli my jesteśmy tą Cycylią, tak? Nasi zwiadowcy wykryli w pobliżu wrogów pani kopalnię złota na południe, stąd zajęli buntownicy. No dobra, więc zaraz trzeba będzie się do tego miejsca dostać. Napotkaliśmy także zaskakująco dobrze uzbrojone siły w Krzemiennych Wzgórzach na zachód stąd. Ponieśliśmy straty i musieliśmy się wycofać. Jak dobrze uzbrojone? To nie chłopi zbrojni w narzędzia i noże, mają kusze i miecze, a w ich szeregu widziano także rycerzy bez sztandarów. To nie powstanie chłopskie, ktoś uważa mnie za sobą i chce wykorzystać śmierć mego ojca, by ukraść coś więcej niż kilka wozów rudy. Musimy zaprowadzić tu porządek i pokazać im, że błądzą. Zbierać się, maszerujemy do Krzemiennych Wzgórz. A, chcą do mnie dołączyć, czy mamy jakichś zupełnie nowych wojowników. Przenieś maksimum, zrobione. Które oddziały chcesz przenieść pod dowództwo? A, chyba rozumiem, czyli mógłbym tak, w taki oto sposób przenieść, tak? Albo dałoby radę to jakkolwiek połączyć, przenieść ile się da, tak jest, dobra. A, czyli wygląda na to, że mamy maksymalną ilość tych całych oddziałów na jednej rubryce. A, przepraszam, tak, mogę jeszcze połączyć, nie zauważyłem, że to jest ten sam oddział. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba było to trochę inaczej w tych całych Heroesach. Chyba była jakaś nieskończona ilość, czy to było 999? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. No dobra, więc to było na tyle, więc zobaczmy dalej. Dobra, czyli mamy jeszcze więcej ruchu, no i zobaczmy kolejne rejony. Stacjonują tu żołnierze, możesz spondrować go, by zyskać złoto lub zwerbować żołnierzy. Co będzie bardziej opłacalne? Myślę, że żołnierze niech będzie i tak. Ej, czy oni do nas dołączyli, czy na czym to polega? W sumie nie widziałem takiej animacji, żeby coś się wydarzyło. Dobra, krótki odpoczynek przy wodospadzie daje ci siłę. Ciekawe, czy jeszcze do tego dałoby radę dojść. Chyba nie ma takiej możliwości, więc koniec tury, tura czwarta i chodźmy na rozgrywkę. Zejdźcie mi z drogi, to kopalnia baroni Stouthart należy do mnie. Nie zamierzamy, lepiej wróć do zamku i szykuj się na burzę. Podobno jakaś nadchodzi. Jedyna nadchodząca burza to mój gniew, do walki. Dobra, idziemy mordować. Dobra, więc przechodzimy do samej walki. Jeszcze było całkiem sporo tych wszystkich informacji o samej walce tej turowej, jak to się prezentuje, więc możecie to wszystko poczytać. Ja chyba będę to już, powiedzmy, poza odcinkiem czytał. Będę później to jakkolwiek tłumaczył, żeby nie przedłużać.
No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jedną z ważniejszych kwestii jest to, że jeżeli ktoś znajduje się na tym high groundzie przewagi, tak jak na przykład ten bohater po naszej stronie, to będzie miał premię do zadaniowania obrażeń. A jeżeli ktoś znajduje się niżej, to wtedy będzie, powiedzmy, atakował nieco mniej. Podobno można jeszcze niszczyć właśnie przeszkody, przeróżne, na przykład jakieś, nie wiem, chyba pale do obrady z tej strony jeszcze zniszczyć. Więc warto zwrócić uwagę również na to. No i w sumie to było chyba na tyle. Więc przejdźmy jakiś pojedynczy ruch. Przesuń się, tak, prawym to robimy. Najwięcej raczej chyba nie wykonamy. No więcej nie zrobimy, bo obecnie sterujemy właśnie tym wojownikiem, więc koniec tury. No i to jest nad samym dole kolejność tych wszystkich bohaterów, którzy będą właśnie atakowali. Dobra, czy okazuje się, że otrzymaliśmy jakąś esencję, która po lewej stronie powinna jakieś zaklęcie odblokowywać, więc zobaczmy. To jest zestaw tych naszych wszystkich zaklęć, na które wydaje się właśnie tą całą esencję, więc macie ją właśnie po tej lewej stronie. No i tym oto sposobem mamy przyspieszenie. Przyspiesza ich ciała i umysły. Czyli mamy więcej inicjatywy i ruchu oddziału. No dobra, więc powiedzmy na tego sobie wykorzystam. No i to było na tyle, teraz możemy sterować już tym przeciwnikiem. Śmiertelny zasięg plus 100 obrażeń i atak obrona. Ma jeszcze więcej obrażeń z tego względu. Ciekawe dlaczego. Może jesteśmy nieco wyżej jeszcze od tego przeciwnika. Ciężko powiedzieć. Dobra, zaatakujmy w takim razie. Więc całkiem niezłe obrażenie. No i teraz przejdźmy jeszcze tym bohaterem. Jak to w ogóle wygląda z tej strony? Jeżeli przejdziemy na high ground przewagi, to jakoś inaczej to wygląda. Trzeba będzie więcej ruchu wykorzystać, nawet nie wiem. Twój oddział wszedł na strefę kontroli oddziału przeciwnika. Jeśli z niej wyjdziesz lub przez nią przejdziesz, wrogi oddział zyska atak szansy, czyli darmowy atak wręcz. A, czyli jeżeli z niej wyjdę, czyli teraz chyba nie będzie mnie atakował, tak? Tak, czy my to już wykonaliśmy? No jeszcze tym łucznikiem sobie od razu strzejmy na daleką odległość. No i w zasadzie po robocie. Patrzcie jeszcze, jakie spowolnione tempo. Mamy zwycięstwo. 100% win ratio, tak jest. Dobra, czyli będziemy mogli dostawać jakieś kolejne zaklęcia, kolejne jakieś bonusy i to możemy właśnie wykorzystać w tym menu z tą strzałką, więc zaraz zobaczymy. Nowy poziom, w co by teraz podejść? Ulepsz umiejętność. Twoje oddziały zyskują 20% odporności na obrażenia wręcz. Niech będzie i tak. No i zobaczmy, co jeszcze możemy z tego wszystkiego zyskać. Chyba nie mamy już tej całej tury. A nie, mamy jednak. Odbij kopalnię złota, opcjonalny. Tak, czyli cel został wykonany. Czyli rozumiem, że teraz będę dostawał chyba jakieś 500 na turę. Chyba na tym to wszystko polega. No dobra, czyli sytuacja została opanowana, jeżeli chodzi o ten region. No i możemy przejść już znacząco dalej. Dobra, ale to już jest zupełnie inna runda. A, czyli to wielokrotnie ten kamień dodaje nam tego ruchu w każdej turze oddzielnie. Cecylia nie była zwykłą dowódczynią, była powierniczką zdolną do czerpania mocy z esencji swoich oddziałów, by tworzyć potężne zaklęcia. A, czyli czasami dostajemy właśnie takie informacje fabularne na przestrzeni tej całej eksploracji. Dobra, to pole bitwy napawa ostrożnością. Minus 10 ataku. Czas trwania jedna bitwa. Czyli do kolejnej bitwy to będzie tak wyglądało, tak? Dobra, zobaczmy w takim razie stary obóz. Możesz splądrować go, by zyskać złoto lub zwerbować żołnierzy. Wolę żołnierzy mieć. A, jeżeli tam wrócą, kurde, nie zdążyłem przeczytać, dobra. Dobra, zobaczmy kolejne ciekawe rzeczy. Respondować go, by zyskać złoto lub zwerbować żołnierzy, gdy wrócą. Nie wiem, co to dokładnie oznacza, gdy wrócą. Ale chyba wolę w sumie żołnierzy przede wszystkim, żeby mieć ich chyba jakoś w przyszłości. Dobra, czyli mamy kolejnych żołnierzy, wspaniała sprawa. No i zobaczmy dalej. No, mamy jakiś zupełnie nowy artefakt. Twój powiernik zyskał nowy artefakt. Możesz zobaczyć swój ekwipunek i przedmioty, które masz na wyposażeniu na karcie powiernika obok jego portretu. Artefakt zostanie automatycznie dodany do wyposażenia, jeśli powiernik ma wolne odpowiednie miejsce w ekwipunku. Dobra.
Czy mamy jakąś kartę tego powiernika rzeczywiście? To raczej po kolei mamy właśnie stany tego naszego powiernika, mamy modyfikacje oddziałów, wszystkie stany, które nam się teraz kumulowały. Oprócz tego mamy wyposażenie oraz ekwipunek, moce oraz umiejętności. A to? Rozwiąż armię to chyba nie jest najlepszym wyborem. Zrobimy to kiedy indziej. Dobra, czyli kolejna tura wykonana. No, to by wyglądało zupełnie inaczej z tym czekaniem, jakby się rozgrywało tryb multiplayer. Setki lat temu Imperium Aurelii obejmowało cały świat. Posągi cesarzowej wciąż rozsiane są po Arleonie, a ludzie z rozmarzeniem wspominają złote czasy Aurelii. Tak, czyli po raz kolejny jakieś informacje fabularne, w zasadzie nie mające jakiegoś większego wpływu, jeżeli chodzi o gameplay. Dobra, więc ten rejon został sprawdzony, chodźmy w takim razie na te główne rejony. O, widzę, że szykuje się kolejna walka. Tak, czyli drogę na zachód zagrodziła barykada obsadzona przez niewielki oddział uzbrojonych chłopów. Znikaj stąd, młoda Sołterówno. Krzemienie wzgórza to teraz wolna kraina. Wolne od obrony przed atakami bandytów i plądrowaniem przez inne baronie. Kto was obroni? Wy? A dlaczego nie? Jak widzisz, broni nam nie brakuje. To widzę, ale lepiej przemyślcie dobrze, co zamierzacie zrobić. Złóżcie broń, odpowiedzcie na moje pytania, a okaże litość. Lub podnieście na mnie bezprawnie rękę, a mój miecz wymierzy sprawiedliwość. Kto was uzbroił? Ktoś o dobrych intencjach, widziałem już tę litość Sołterów, gdy twój ojciec skrócił starego lorda Hammonda o głowę. A teraz zawróćcie. Nie sprawia mi przyjemność walka z własnymi poddanymi, lecz nie będę tolerować bezprawia. Sołterowie wytrwają. Dobra, więc po raz kolejny sobie zawalczymy. Myślę, że to jest chyba najciekawszym rozwiązaniem, więc na samym wstępie tym sobie od razu podejdziemy. Więcej chyba się zrobić raczej nie da, więc tyle. Potem możemy zaatakować od razu insta-kill. Tak od razu atakując możemy zamordować aż od 6 do 9, nie wiadomo, dobra, spróbujmy. To myślę, że to całkiem niezłe rozwiązanie. Ci będą bez przerwy do nas tylko strzelali. Jakby to wszystko jeszcze rozwiązać? Czyli możemy wykorzystać różne nowe czary, się okazuje. Dobra, nie rozumiem tego czaru. Objęty zaklęciem oddział przeciwnika otrzymuje minus 25% obrażeń. To w takim razie mniej obrażeń by otrzymywał. Na czym to w ogóle polega? To wtedy bym go buffował przecież. Powinno być plus 20% obrażeń by otrzymywał. Dobra, zobaczmy. Objęty zaklęciem oddział sojuszniczy otrzymuje 10 obrony. No to ma sens, dobra. Czy niech ten będzie miał. No i teraz tym bohaterem przejdziemy i... A niech tego od razu zamorduje do końca. No i to już powinno być. A, czyli ten przeładowuje się, okazuje. Trochę sama sprawa. W takim razie może się przeniesiemy na jakieś inne tereny. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. A, to by było na tyle. Jeszcze tym możemy zaatakować poza zasięgiem. Się okazuje, kurde, kiepska sprawa. Tak, czyli mamy nową turę, ale dużo w sumie nie zrobimy. Ten może w końcu będzie mógł zaatakować, tak jest i... Sprawa załatwiona. Chyba nawet nic nie straciłem, muszę przyznać. Więc wymordowałem własnych chłopów i jej po robocie. Dobra, mamy zwycięstwo, nic nie straciłem, najlepiej, dobra. Więc przejdźmy na dalsze rejony. Więcej złota, jasna sprawa. Więc zobaczmy. No niedługo dostaniemy się do tego pierwszego celu, z tego co widzę. O, rycerze bez sztandaru, zobaczmy. To będzie trochę trudniejszy chyba. Trudniejsza walka. Gdy oddziały Cycylii dotarły do Krzemiennych Wzgórz, na powitanie wyszła im kampania dobrze uzbrojonych żołnierzy bez sztandaru żadnej baronii. Rycerze łucznicy to niezwykli bandyci. Zawsze chciałem zabić powiernika. Nie byłbyś pierwszym wyrywnym rycerzykiem, który poległ próbując. Dobra, więc... No tak, to jest najlepsze chyba rozwiązanie, chociaż patrzcie na to, mają tego całkiem sporo, muszę przyznać. A nie, to chyba... Trzy pola? Na czym to w ogóle polega? Chyba dałoby radę to jakkolwiek inaczej rozmieścić. Dobra, w każdym razie walczymy. Szykuje się chyba najtrudniejszy pojedynek do tej pory, ale...
O, przeszedł na high ground przewagi. Koleś się dobrze jednak zna, muszę przyznać. Jak to wszystko teraz rozegrać? Pytanie. Zastanawiam się, czy ci łucznicy od razu zamordują tego wroga. Wydaje mi się, że to jest jednak całkiem możliwe. No raczej tędy się przenieśmy. Teraz atakujmy poza zasięgiem. To niedobrze, kurde. Jak to wszystko teraz rozegrać? Dobra, to było na tyle. Kurde, ci jak daleko strzelają. Czyli możemy jednego zamordować maksymalnie. Dobra, zobaczmy. Kurde. To nie wygląda jakoś super najlepiej, ale... raczej powinniśmy chyba zwyciężyć. Dobra, czyli tym atakujemy, jasna sprawa. No i zobaczmy. Powoli wychodzi, tak, czyli rycerze zostali zamordowani. Jeszcze ostatni wróg nam został. Poza zasięgiem po raz kolejny. Kurde, ten przeciwnik ma jednak całkiem spory zasięg. Ale nas morduje niesłychanie, no. Muszę do niego się jakkolwiek jeszcze dostać. Po raz kolejny poza zasięgiem. Nie mam jak właśnie tutaj rozegrać. To jednak całkiem ciekawy przeciwnik. Teraz dopiero będę mógł chyba jakkolwiek uderzyć rzeczywiście. Co jest? Dobra, atakujemy. Dobra, i to załatwi sprawę. Oto ewidentnie była najtrudniejsza walka, ale jakoś daliśmy radę. Wspaniale. Dobra, więc zaraz dojdziemy do tej naszej pierwszej misji. Na czym to będzie teraz polegało? Pytanie. Tłumchopów pod wodzą seniora wioski powitało Cycylię, gdy jej siły wkroczyły do krzemiennych wzgórz. Pokonałam buntowników i sprowadziłam krzemienne wzgórza z powrotem pod skrzydła stołterów, jak nakazuje mi obowiązek. A teraz może ktoś mi powie, co się wydarzyło. Niedawno pojawili się ci rycerze i ich żołnierze i uzbroili lokalnych wichrzycieli. Przyjęli nasze kamieniołomy i kopalnie i zaczęli wysyłać transporty na południe do leśnej ostrogi, gdzie czeka ich mocodawca. I nikt z was nie stanął im na drodze, nikt nie poinformował lokalnego strażnika ani źródliska. Nie pani, baliśmy się o własne życie, wysłaliśmy powstańca do Polany Nadziei, by ostrzec mieszkańców i prosić o pomoc, ale słuch o nim zaginął. Bądźcie pomni tej chwili, gdy następnym razem ktoś zaoferuje wam niepodległość. Zawsze będę strzec baronii przed zagrożeniami, i z zewnątrz, i od wewnątrz. Dołączcie do mnie, a razem zaprowadzimy tu porządek. Posłuchamy wezwania stołtertów, tak jak słuchaliśmy twojego ojca, pani. W chacie chopów znajdziesz sprawnych rekrutów. Okej, czyli rozumiem, że teraz będę mógł być może jakieś jednostki produkować już całkiem niedługo, więc zobaczmy. Powołaj oddziały za 6000, a akurat mamy wystarczającą ilość golda, więc moja sprawa. Zagroda. A, czy jeszcze więcej złota na turę. Okej, czyli zaraz zyskamy znacząco więcej ciekawych rzeczy. Zobaczmy. Okej, źródło bogactw. Na więcej kamienia na rundę. Na razie nie mamy żadnej możliwości budowy z tego, co widzę, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało trochę później. Przytulna tawerna. Jeszcze w tą stronę bym podszedł. Chwila, moment. Tak, czy jeszcze więcej mogę? Brak miejsca na oddział. Kurde, słaba sprawa. Zrobię sobie szybki zapis i w tym miejscu raczej zakończę dzisiejszy materiał. Nie wiem, z tego co widzę, no to już trochę mi zajęło, żeby to wszystko nagrać. Łącznie z tym całym opisywaniem. Więc tak, w tym miejscu raczej zakończę dzisiejszy materiał. No i spodziewajcie się, że nagram z tego jeszcze, nie wiem, kilka jeszcze innych materiałów. Miałem taką krótszą serię, żeby przedstawić wam mniej więcej tą całą rozgrywkę. Nie wiem, czy interesuje was fabuła w tym całym tytule. Nie wiem, czy chcecie właśnie informacji tych fabularnych się jakkolwiek dowiadywać z tych opisów, tych całych samouczków, więc jeżeli byście tego nie chcieli, no to nie wiem, piszcie o tym w komentarzach, a być może skupię się przede wszystkim na gameplayu. Nie wiem, czy fabuła jest taka super najciekawsza w tym tytule. No, możemy poznać losy tej, nie wiem, Cycylii, bohaterki, więc nie wiem, może jest to w miarę ciekawe. Dobra, w każdym razie na dzień dzisiejszy to było na tyle, więc... jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra!